Na sesji Rady Miasta Sieradza radni decydowali o zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok. Niepokój wszystkich budzą wciąż zmniejszające się wydatki na inwestycje. Sztandarową inwestycją ostatnich lat jest rewitalizacja sieradzkiej starówki. Prezydent Jacek Walczak uważa, że ma ona ogromne znaczenie dla rozwoju miasta. Od 7 lat przekonuje do tego radnych. Opozycja uważa jednak, że to źle wydane pieniądze. Wystarczy wejść na rynek i porozmawiać z nimi. Ja nie neguję tutaj wyglądu, tak? On naprawdę robi wrażenie, tak? To miejsce żyje. Tylko dziś, nawet podczas posiedzenia tutaj, podczas przerwy rozmawialiśmy z jednym z przedsiębiorców. On jest zainteresowany, żeby to miejsce tętniło życiem przez 7 dni w tygodniu. Paweł Osiewała podkreśla, że w kamienicach przy rynku coraz więcej lokali stoi pustych. Dlatego 6 opozycyjnych radnych głosowało przeciwko zatwierdzeniu wykonania budżetu za ubiegły rok i udzieleniu prezydentowi absolutorium. Ich zdaniem inwestycja kosztująca prawie 60 milionów złotych powinna przynieść mieszkańcom wymierne korzyści. Opuszczanie rynku trwało 20-30 lat. Powrót do rynku będzie trwało o połowę krócej, ale będzie trwało 10-15 lat. Ten powrót na razie jest widoczny poprzez młodzież, poprzez spacerujące osoby. Ta rewitalizacja się nie skończyła, bo to nie jest sam rynek, to jest całe to otoczenie. I czas, żeby się włączyli jeszcze inni przedsiębiorcy, właściciele kamienic. Prezydent podkreśla, że zmiana wizerunku Sieradza ma decydujący wpływ na potencjalnych inwestorów. Im więcej mówi się o mieście, tym bardziej jest atrakcyjne. Podobnego zdania są radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Głosowali za udzieleniem prezydentowi absolutorium, bo ich zdaniem realizuje inwestycje na tyle, na ile jest to możliwe. Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Olejnik z SLD podkreśla, że pustych lokali jest w Sieradzu dużo więcej, a problem robi się coraz poważniejszy. Należałoby się zastanowić, może problem jest gdzie indziej, może należałoby obniżyć czynsze, może by w inny sposób wesprzeć tą lokalną działalność. Na pewno takim asumptem byłoby też obniżenie podatków od działalności. Stosowanie niższej stawki dla przedsiębiorców działających w obrębie starówki raczej nie przejdzie. Wywołałoby niezadowolenie tych, którzy prowadzą firmy w innych częściach miasta. Na razie nie ma dobrego rozwiązania tego problemu, a budżety na kolejne lata będą zdecydowanie skromniejsze. Mimo tych wątpliwości prezydent Jacek Walczak otrzymał absolutorium. 14 radnych głosowało za, 6 było przeciw. Tym razem nikt nie wstrzymał się od głosu.